dzisiaj ruszamy ze szczepieniami przeciwko grypie. Szczepionki już są na terenie naszych wszystkich przychodni. Będziemy za darmo szczepić opolskich seniorów w wieku 65+. Także bardzo serdecznie zapraszamy do naszych czterech placówek przy ulicy Kościuszki 2, Warińskiego 30, Licealnej 18 i do naszego nowego powstałego POZ-u przy Szpitalu Klinicznym na Witosa 26. Mamy przygotowanych na tą chwilę około 2000 dawek, także sukcesywnie będziemy zamawiać, jeżeli będzie taka potrzeba. Mieszkańcy w tym roku chyba jeszcze nie wiedzą, że już są szczepionki, bo w tym roku są naprawdę wyjątkowo wcześniej, bo zawsze to jest wrzesień, połowa września, a tutaj zastał nas sierpień, ale seniorzy już powinni być wyszczepieni drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19, także jest to idealny moment, żeby rozpocząć szczepienie przeciwko grypie. Nie trzeba być zapisanym do przychodni, wystarczy, że taki beneficjent zamieszkuje na terenie naszego miasta. Wystarczy przyjść. Do wypełnienia jest tylko specjalny kwestionariusz, który kwalifikuje do szczepienia przeciwko grypie. Jest krótkie badanie lekarskie i szczepienie. Szczepienia przeciwko COVID-19 cały czas kontynuujemy. Od jutra będą uwolnione też skierowania, e-skierowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Także będziemy tutaj równocześnie szczepić dwoma szczepionkami. Nastawiamy się na to, że będziemy w dalszym ciągu kupować te szczepionki po to, żeby szczepić jak największą ilość naszych pacjentów. No i bardzo istotne jest to, ażeby pacjenci 65+ przyszli do nas na te szczepienia. W ubiegłym roku zaszczepiliśmy 2700 osób, co jest 10% naszej populacji, bo u nas mieszkańców Opola w wieku 65+ jest około 26 tysięcy. Bardzo nam zależy na tym, a także żeby współgrać też z Ministerstwem Zdrowia, które będzie refundowało w tym roku część kosztów tych szczepionek. Warto się zaszczepić dlatego, że w tamtym roku też zaszczepiłem się tutaj w przychodni i nie miałem żadnych komplikacji, żadnej gorączki, nie chorowałem, nic. Namówiła mnie sąsiadka, która tak samo tu była, mówi idź do przychodni na Kościuszki, bo tam jest tyle szczepionek, żeby nie zmarnowały się. Pani doktor zachęca wszystkich pacjentów jeszcze, żeby przychodzili na te szczepienie. No ja już jestem w takim wieku, trochę wiekowy i raczej trzeba dbać o siebie.